Witam wszystkich, jestem Piot90 i zapraszam do kolejnego odcinka z Gran Turismo 2. I tak, wiem ludzie, że nie było odcinków z tej serii bardzo dawno, no prawie miesiąc nie wstawiałem odcinków, ale problem był taki, że program do nagrywania mojego komentarza postanowił odmówić posłuszeństwa i nie mogłem z tym kompletnie nic zrobić, nawet przeinstalowanie go nie dało skutku naprawczego. Tak, i myślałem w pewnej chwili, że prawie straciłem sejwy, ale okazało się, że sejwy są. Program nowy do nagrywania zarówno dźwięku z gry, obrazu z gry, jak i mojego komentarza sobie znalazłem inny. Więc w tej chwili możecie zobaczyć i usłyszeć to, co mi się udało zrobić. Ale nie. Nie zawracając dupy, po prostu zaczniemy sobie grać. Tylko ja tak, muszę sobie troszkę ściszyć, nie te słuchawki, muszę sobie troszkę ściszyć dźwięk, żebym coś słyszał. Jak mówię, dobra, tak będzie dobrze. Mój komentarz będziecie słyszeć na szczęście dobrze. Muszę sobie też przypomnieć, co zrobiliśmy w ostatnich odcinkach, znaczy w ostatnich, no naprawdę nie pamiętam, co zrobiliśmy w ostatnich odcinkach. Widzę, że zdobyliśmy kilka zajebistych samochodów, a to jest właśnie mój jeden z moich ulubionych aut w Gran Turismo. Ale uno momento please, należy wezmę special event. I tak, tu widzę, mamy zrobić, przejechać wyścig dla samochodów z napędem na 4. Tutaj nie zrobiliśmy nic, tutaj wygraliśmy tylko Grand Touring Trophy, Pure Sport Card nic i tutaj też nic. No a więc tak, w tym odcinku przejdziemy wszystkie wyścigi dla aut z napędem na 4. Więc jak na razie pierwsze to zrobię, to kupię sobie auto z takim właśnie napędem. I to wydaje mi się będzie Subaru. Subaru, używane Subaru, bo a może na nowe mnie stać? Zaraz zobaczę, czy mnie stać na nowe Subaru. Zobaczmy. O proszę. Będzie mnie stać na nowe Subaru. Poleo oczywiście. Pleo oczywiście nie. Legacy tak samo nie. Oczywiście kupimy sobie Imprezę. Tak. Impreza Sedan GT. Chyba, że znajdę coś lepszego. No nie, Forestera nie będę brał. Imprezę Wagona tak samo nie. Impreza WRX STI wersja z 99. Na pewno sobie kupię to. To kosztuje 30 tysięcy kredytów. Czekajcie, muszę zobaczyć, jakie to ma silniki. To ma silnik dwulitrowy Boxstera DOHC. A ta wersja posiada silnik taki sam. Dosłownie taki sam, waży chyba tylko troszkę więcej. Waży więcej czy mniej? Tak, waży więcej. Więc tutaj jeszcze mamy sedana jakiegoś. Jaki silnik? Dwulitrowy Boxster 4DOHC. Taka sama. A więc ludzie, kupimy sobie wersję Coupe WRX R. WRX RST version 6 z 99 roku. Oczywiście, jakby to kolorek sobie wybrać, weźmiemy Cold Grey Metallic. Kupimy to auto bez większego zastanowienia. Czy coś dokupić do niej? Nie. Nic nie będę do niej dokupywał. Po prostu wezmę special event i wyścigi z napędem dla aut na 4. Powiem wam, że naprawdę bardzo się cieszę, że mogę w końcu nagrywać to Gran Turismo, bo szczerze tęskniłem za tą grą. Wstawiam te ogólnie serię ze Stalkera, ale szczerze, no po prostu chciałoby się pograć w dobrą samochodówkę. A w tym odcinku zamiast owocka mam herbatę. Będziecie słyszeli, jak siorbię od czasu do czasu, ponieważ mam mikrofon bardzo blisko ust. Ale jak na razie zajmę się jazdą. Tak. Używam oczywiście swojego ukochanego pada od Xboxa 360. Czuć lekkie spadki tutaj właśnie emulatora, ale to jest spowodowane tym, że no jednak emuś
zżera troszkę pamięci RAM oraz korzysta z proska, ale to mi nie przeszkadza. Szczerze, gra chodzi znacznie lepiej niż wtedy, jak używałem Frapsa. A jeszcze zmiana biegów tragiczna. Muszę się trochę przyzwyczaić, bo jednak inaczej się autem w tej chwili jeździ. Ale to mnie bardzo cieszy. Tak zresztą pochwalę się ludziska, że sobie w końcu sam kupuję auto. Tak, można powiedzieć, że moje pierwsze auto zakupione za moje własne pieniążki. Ale drugie auto, które ogólnie miałem, będę miał. Nie będę oczywiście mówił o tych autach, co to jest, są, bo to nie są jakieś super ekstra. To normalne samochody do jeżdżenia. Dobra, ale jak na razie zajmę się po prostu Gran Turismo. Muszę się podrafać po policzku i schować sobie biurko. Stoper oczywiście jest. Jak nigdy nie zapomniałem o nim. Subaru prowadzi się po prostu wspaniale. Można tym sobie autem driftować, jeżeli ktoś umie. I to za specjalnie nie wychodzi. Może na razie nie będę driftował. Chcę tylko po prostu dojechać do mety. Jak widzicie, stawka trzyma się z tyłu. Nikt nie ma szansy mnie wyprzedzić, chyba że będę się właśnie w ten sposób obijał o bandy. Ale nie. Nie będę. Przynajmniej postaram się nie obijać o bandy. Pięknie. Wygrana. Super. Pyszna herbatka. Słodka herbatka. Tak. Dobra herbatka na wieczorne granie. Przepraszam, że tak głośno przełykam. Musicie mi to wybaczyć i się do tego przyzwyczaić, bo będzie tego więcej. Ale jak na razie wygraliśmy wyścig, zdobyliśmy samochód. No ale kurde, no gra chodzi świetnie. Naprawdę, ja tak naprawdę w tej chwili zrobię co najmniej dwa razy więcej niż wtedy, jak nagrywałem Frapsem. Samochód wygraliśmy, Legacy Wagon GT. Jest to też... To jest auto ze stali Subaru, czy mi się wydaje? What the fuck was that? Co to jest? Tak, Subaru. Samochód ze stali Subaru, ale bardzo dobrze, że wygraliśmy akurat to auto. Ona mi się przyda do kolejnych wyścigów, a mianowicie mam na myśli Wagon Cup. Idealnie będzie się nadawać tamto autko. Ale my, nie tracąc czasu, jedziemy kolejny wyścig, tak? Ponieważ to jest właśnie cel tej serii, którą nagrywam, czyli przejechać wszystkie wyścigi w Gran Turismo. Nie patrząc na to, jakie mam statystyki. Nie, chcę właśnie... Kiedyś powiem wam, że myślałem o tym, żeby utrzymywać sobie najlepsze statystyki, czyli nie przegrać żadnego wyścigu. Ale szczerze powiedziawszy, to wcale nie jest fajne, no bo co z tego, że wygrywałbym wszystkie wyścigi. Tak zawsze jest coś takiego, że spróbuję pojechać wyścig trochę gorszym autem. No przegram to przegram, nic się nie stanie. Wygram, no to oczywiście bardzo super. Świetnie itp. itd. Ale poza tym, szczerze, żeby też wygrywać wszystkie auta, no to wszystkie auta, wszystkie wyścigi, to jest po prostu najprostszy sposób dopakować sobie samochód do największej liczby koni i wtedy praktycznie każde wyścigi ma się wygrane. A ja nie będę tak robił. Ja po prostu mam na celu tylko i wyłącznie przejechać wszystkie wyścigi w tejże grze. Jeżeli uda mi się tego dokonać, to będzie super ekstra. Jeżeli... No, mam nadzieję, że mi się uda wykonać. Już nie będę mówił, jeżeli mi się nie uda, bo mi się uda. Trzeba mieć dobre myśli. Jak na razie, po tylu problemach z nagrywaniem tej produkcji jeszcze to nagrywam, to jest dobrze. Naprawdę denerwowało mnie już to, że nie mogłem nagrywać tej gry. A teraz nareszcie mogę. Jej, jest zajebiście. Tak, jak widzicie, nasze kochane Subaru radzi sobie bez najmniejszego problemu z tymi oponentami. Tylko ja, kierowca, oczywiście zaspałem jak zwykle z dohamowaniem do zakrętu i prawie się wpakowałem na bandę. O, i tutaj mnie, proszę, Mitsubishi
wyprzedziło. Mitsubishi. Yeah. Lancer. Mitsubishi Lancer? Tak, chyba dobrze. Evo. Evo. Dobra, jedziemy. Będę od czasu do czasu myślał, ponieważ skupiam się na grze. Ale to nawet dobrze. Wtedy jak nic nie mówię, to po prostu jazda idzie mi trochę lepiej. Ups, nie wiem co to miało być. Zmieniłem bieg nie tak, w ogóle zamyśliłem się, więc sorry. Myślę dzisiaj o niebieskich migdałach. W sumie to myślę o aucie, które mam zamiar sobie kupić. Mam nadzieję, że to będzie dobre auto. No, zobaczymy. Jak na razie skupię się na tym, co mam tutaj, czyli na pięknym Subaru. Jak widzicie, no wyścig po prostu poszedł bez najmniejszego problemu. Szczerze to nawet nie wiem, co mam mówić, jakaś tak wprany mózg mam dzisiaj z jakiegokolwiek komentarza. Mam ochotę po prostu siedzieć, pić herbatę i grać. I nie komentować tego, bo po prostu mi się nie chce. No ale od czasu do czasu już coś bąknę, coś powiem. Żeby nie było tak, że nagrywam tylko no, tak, że nagrywam tak bez serca. Od razu oczywiście bez pytania biorę kolejny wyścig. Samochód pokażę wam po przejechaniu tego. Bo coś mi się wydaje, że nie uda mi się przejechać tego wyścigu na pierwszym miejscu. Naprawdę, no jest dopuszczalna moc pojazdu do 690 koni albo 609 koni mechanicznych, co jest sporo. A nasze Subaru ma tylko i wyłącznie 276. No to tutaj już widać, że... O, fuck. Zawodnicy odeszli i to ostro. Mam nadzieję, że... cokolwiek zrobię na zakrętach. Ale to też nie jest... Nie. Zostanę po prostu zanihilowany. I tyle. Z mojego szpanerstwa nietuningowanym autem. Ale chociaż pojadę trasę ładnie. Spróbuję nie wypaść z trasy. Ale nie mam szans. Z tymi ludźmi naprawdę. Z tymi autami nie mam szans najmniejszych. Jak widzicie, stawka cały czas się oddala ode mnie. Może miałbym jako taką szansę na to piąte miejsce, ale nie. Nie będę miał. Ale jak na razie idzie mi ładnie, jeśli chodzi o prowadzenie się auta. Nie wypadam jako tako bardzo z trasy. Jednak musiałem w bandę uderzyć, no. Ale jak widzicie, stawka przede mną, bo po prostu śmigają ci ludzie. Masakrycznie. Co to się dzieje? Co to ma być? No, opóźnione hamowanie zaowocowało tym, że prawie wypadłem z trasy. Tutaj lekkie zdjęcie nogi z gazu spokojnie wystarczyło. Tutaj mogłem szczerze nawet nie zdejmować nogi z gazu, tylko przyjechać ten zakręt na pełnej... na pełnym gazie. Piocie, wyrażaj się ładnie. No tutaj niestety ten trik już nie zadziałał.
w sumie w tej chwili to nie ma najmniejszego znaczenia, jak jadę, ponieważ i tak będę ostatni. Tak czy siak, będę ostatni. Ale ja to naprawię w kolejnym wyścigu. Kupimy sobie turbosprężarkę do naszego auta. Kupię może nawet wydech. Na to mnie będzie stać. Myślę też o oponach. Chociaż szczerze, tutaj tak naprawdę wystarczy kupić turbosprężarkę i już będzie bardzo dobrze, bo Subaru prowadzi się naprawdę dobrze. W końcu to jest samochód z napędem na 4 koła. I ma to naprawdę sporą przyczepność na zakrętach. Ale jak na razie, no nie pofarciło się ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce pisane dla mnie. No tak, tak to już bywa. Tak to już bywa. Oczywiście mikrofon musi mi wejść do nosa. Podziękował ci, panie, za to, że mi weszłeś do nosa. Zgadaliśmy 500 kredytów. Trochę wstydu. Chociaż nie, nowe doświadczenia. A więc w tej chwili po prostu lecimy do salonu Subaru. Ulepszymy sobie nasze auto i pokażę wam to, co wygrałem w poprzednim wyścigu. Więc tuning, oczywiście turbo, turbina. I tak się zastanawiam, albo kupię pierwszą. Nie, pierwsza wystarczy spokojnie. Kupię turbinę, intercooler tu tak samo powinien być, więc kupię również intercooler. Już mamy praktycznie 60 koni więcej. 60, kurde, 80 prawie koni więcej, co ja gadam. Nie, 70 koni więcej. Dobra, i wyścigowy wydech i mamy w tej chwili 370 koni mechanicznych. Oczywiście pokażę to, co wygraliśmy wcześniej, czyli Nismo. Nismo 400R Preceding Model. 393 konie mechaniczne w wodzie, która waży 1550 kg. Jaki to ma silnik? To ma prawie 3-litrowy silnik, dokładnie 2,8 litra. I szóstce, w rzędowej szóstce DOHC. Bardzo fajny silnik. Mocny, tak jak widać, no to jest 400 koni praktycznie. Ale my mamy nasze Subaru, które ma 370 koni i jest o 300 kilo lżejsze. A ciężar jednak robi swoje. W tej chwili mamy tylko i wyłącznie 20 koni mechanicznych mniej. Więc od tamtego auta. A w tej chwili zobaczmy, jak poradzimy sobie teraz z tą zwiększoną liczbą koni. Powinno być znacznie lepiej. Gumę na pewno będziemy palić. Ale tylko na pierwszym biegu i to nie bardzo. Jak na razie nie odchodzą za bardzo. Chociaż... trójeczka. No, teraz mamy znacznie lepsze szanse z nimi. Grasza troszeczkę zwolniła, ale to nic. No, prawie wypadłbym z trasy, tak jak tamci panowie. Muszę się skupić na jeździe, bo jest... samochód troszkę wymagający się zrobił. Chodzi o to, że jednak nie hamuje tak dobrze, jakbym chciał, żeby hamował. Jednak nie jest taki szybki. No nie sk... Tak, prawie mnie zepchnął. Gościu w tym Nissanie. Wow, prawie bym uderzył w bandę. Na szczęście jakimś fartem udało się tego nie zrobić. Musiałem się zatrzymać na tyle tego 3000 GT-ka. No i został przed nami chyba tylko Nissan. Skyline, fuck, i banda piękna. Tak, mogę się teraz na tym okrążeniu nie odzywać, bo jednak muszę się skupić na jeździe. Samochód jednak nie jest taki szybki, jakby chciał. Jakbym chciał, żeby był. Jezu, nie mogę się wysłowić.
szybko, jedziemy trochę po trawce. Szeroko. Tak, teraz będę cicho. Tysiące GT na ogonie, szybki jest. No jemu Subaru brakuje mocy na piątce. Bardzo dużo mocy mu brakuje. Jest! Jak na razie mam prowadzenie, ale czy uda mi się je utrzymać? To jest pytanie. No fuck. Ostatnia prosta. Fuu. No powiem wam, że Subaru zostało dokoksiłem jej na tak na minimum totalny na ten wyścig. Oczywiście dało się jeszcze, na przykład jakbym nie kupił wydechu sportowego, znaczy wyścigowego, tylko sportowy, no to wtedy miałbym jeszcze większe problemy z wygraniem tego wyścigu, ale jednak udało się. Ten Skyline przed nami był naprawdę piekielnie szybki, ale daliśmy radę, super. Wygraliśmy oczywiście kredyty, ciochy, samochód wygraliśmy. Pokażę wam teraz, co to za auto. Jest to Mainz R32,5 Skyline GT. Jest to bydle o mocy 618 koni mechanicznych, chociaż jest ciężki, bo waży prawie 1,5 tony waży. Silnik oczywiście rzędowa szóstka, DOHC, nie podana jest pojemność silnika, ale po co nam ona, to ma 600 koni, to jest zajebiste, ale w tej chwili nie chcemy tego samochodu. Rozpocznę sobie wyścigi dla wagonów i właśnie wezmę tego oto legacy wagona GT, który waży 1430 koni, co nie jest wcale tak dużo jak na auto o takich gabarytach. No i ma 274 konie mechaniczne, to jest naprawdę dosyć sporo. I w tej chwili weźmiemy sobie właśnie ten wyścig. Pierwszy odbywa się na ROM, short course. Dopuszczalna moc pojazdu to 394 konie mechaniczne. Nasz ma 274, a więc bez zbędnych pytań zaczynamy jazdę. Akurat mam nadzieję, że przejadę jeden, no może dwa wyścigi uda mi się przejechać. Oczywiście mikrofon jak zwykle chce mi wyjść do ust, wszyscy są zadowoleni, oprócz mnie. Jak na razie startujemy z naszymi bydlakami. No, jeśli chodzi o moc, to wszyscy są praktycznie równi. Tutaj wygra ten, kto będzie lżejszy. Mamy oczywiście Subaru, mamy dodatkowo tego samego legacy przed nami. Nie wiem nawet co to jest, cholera. Galanta nawet mamy, chyba z tego co widzę, wagona. Fuck, ale się ciepło tutaj zrobiło i ciasno. No, widzę, że będę musiał się trochę poprzepychać. Muszę zmienić właśnie linię, musiałem troszkę zwolnić, żeby właśnie być po prawej od tego Subaru. Dzięki temu będę mógł właśnie wejść. Gdzieś ładnie od wewnętrznej. No tutaj niestety już nie będę zwalniał. Ale pięknie. Tak wariacko udało mi się wbić. Dosłownie udało mi się wbić na to pierwsze miejsce w tym ostatnim zakręcie. Bardzo niesportowo, ale to jest Gran Turismo 2. Tutaj każdy tak jeździ. Tu nikt się nigdy nie łasił o to, żeby nie uderzać innych oponentów, choć no nie powiem, miałem coś takiego, że próbowałem w nich nie uderzać, ale niestety to AI jest tak nieinteligentne, że jak widzicie się nie da. Ostatni... Kurde, nie, nie, nie! Co to było? Dobra, muszę zejść. Co to było za zmiana biegów?
jest jak na razie tragedia, ponieważ no widzicie, wyprzedzili mnie. Teraz na tych dwóch ostatnich zakrętach muszę się naprawdę postarać. Fuck. Jedź tym czymś przede mną. No, to powinno teoretycznie starczyć. Spadaj pan, spadaj w tym galancie. No, nareszcie. Ładnie. Ładnie, powiem wam, że przejadę jeszcze z jeden wyścig na spokojnie. Oczywiście pokażę wam to, co wygraliśmy. To będzie właśnie piękny wagon. Piękny, naprawdę piękny. Oczywiście nie zapisuję, nie będę was męczył jakimiś zapisami. Teraz po prostu pokażę wam, jakie auto wygraliśmy. Jest to właśnie Impreza Wagon STI. I powiem wam, że kolejny wyścig przejadę właśnie na nią, bo jak widzicie ma, waży tylko 1310 koni, czyli jak zauważ, kilogramów, a nie koni, czyli jak widzicie waży tylko 40 kilo mniej od naszej poprzedniej wersji, mimo iż ma więcej koni mechanicznych. Więc po prostu ją bierzemy. Akurat mam dosłownie ostatnie minuty nagrania, więc na spokojnie przejedziemy drugi wyścig, który jest prosty, bo jest to wyścig po okręgu, Super Speedway, bodajże 3 okrążenia, albo może i 2. Pójdzie bardzo szybko, więc przejedziemy to i wszyscy będą zadowoleni. 2 okrążenia, więc widzicie, jest mało. Mamy dużą ilość koni, nie jesteśmy tacy ciężcy, jesteśmy chyba najlżejsi ze stawki. No nie jesteśmy, bo jest też inny Subaru. Schodzimy do wewnętrznej zakrętu. Jest po prostu wygodniej wyprzedzać później. Oczywiście zmieniamy biegi, osiągamy jak największą szybkość. No i staramy się nie jechać po tej piasku, trawce, nie wiem jak to nazwać. Samochody lekko podskakują na zakręcie. Mamy już 200 km na godzinę. Wchodzimy w cień aerodynamiczny tego gościa przed nami. Oczywiście zachowuje się jak pijak na prostej. Bo to jest Gran Turismo, tutaj nigdy się nie da jeździć prosto. O, no powiem wam, że popsułem. Brawo Jasiu. Takie wyjście z zakrętu szerokie, naprawdę rzadko takie coś widzę u siebie. Choć coś szczerze, no często mi się coś takiego zdarza. Dobra, ten zakręt za to jest znacznie szerszy i dłuższy. Więc bez problemu możemy przejechać go piątką przy prędkości 205 km na godzinę. Wyszliśmy z niego z prędkością 210. Ładny nawet wynik. I szybkie auto. Jezus Maria, jak ile to ma mocy. Tu zmieniamy bieg na 4, zwalniamy. Żeby nas znowu nie wyniosło tak jak ostatnio. I oczywiście buta. No i pięknie. Wygraliśmy kolejny wyścig. Jej, widzicie, zrobiliśmy w tym odcinku 6 wyścigów przejechałem. Gdzie normalnie jak nagrywałbym frapsem, przejechałbym 5 albo 4. 4 na 5 to tak już max, jakbym wszystko ścisnął. A więc ludziska, powiem wam tyle, że będę kończył. Jeżeli filmik wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie mój kanał. Dzięki za uwagę i cześć. I oczywiście przepraszam za to, że nie było tak długo odcinków. Na razie.